dzisiejszym odcinku zwiedzicie z nami jeden z budynków wchodzących w skład ośrodka wypoczynkowego nieopodal gór. Ośrodek składał się z kilku obiektów, m.in. z pensjonatu, domu wycieczkowo-kolonijnego, drewnianej karczmy biesiadnej, sali gimnastycznej oraz boisk. Główny budynek ośrodka, którego niestety nie udało nam się zwiedzić, powstał na początku XX wieku, a cały ośrodek funkcjonował najprawdopodobniej do końca 2012 roku. Jak się okazało, w czasach II wojny światowej znajdował się tam obóz dla niemieckich dziewcząt w ramach tzw. Landjahr. Nie znaleźliśmy informacji, kiedy został wybudowany eksplorowany przez nas pawilon noclegowy. Pozostałe w budynku wyposażenie wskazuje na to, że były tam organizowane kolonie dla dzieci. Niestety, niewykorzystywany od lat obiekt powoli niszczeje. Opuszczony ośrodek kolonijny. Witajcie, dziś zwiedzimy opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Tak przynajmniej wygląda z zewnątrz. Jest ze mną Tomek. I co? Idziemy. Idziemy. Okej, jesteśmy już we wnętrzu. Zacznijmy może po kolei. Pokój 13, ale to jak widać domalowane później. Tu zapach taki stęchlizny, jak to zwykle bywa. Mhm. Czyli krzesła. Dawne z lat 60. może. Iż lampa jeszcze. Tutaj kolejny pokój. Matko, ile pajęczyn. Gdzie ty to widzisz? Tam. Lekko. Nie, przybędzie. No to jest chyba pokój na 3 osoby. No, 3 łóżka. No, jak widać, bez ubikacji, nawet bez umywalki. Także jak na dzisiejsze czasy. To jeszcze popatrz, jakieś laczki. To masz wieszaki metalowe. No. A jeszcze czasami się zdarzają. Czasami. Widzisz, nawet piszę tutaj sypialnia. No. Schody w dół. 5. Kolejny pokój. No, to jest już większy, chociaż się nie wydaje taki, nie? Nie jest większy, chyba to samo. No, ale popatrz, popatrz, ile to jest łóżek. To jest chyba na 5 osób. Nie, czekaj. No? No. Na 5 aż. Jeszcze lodówka. No, aż dziwne. No, tutaj jest dużo pajęczyn, widzisz na górze? I pająków. Pająków nie widać. Pajęczynach. No, chodź. Kolejny pokój. Wiesz? No to zrzucane to meble wszystko. Mhm. No tutaj widzisz już wieszaki takie nowsze, nawet plastikowe. Czy dwa. Też musiałaby być lodówka, bo masz takie szuflady jak z lodówki. Mhm. Nie, ale lodówki nie widać tutaj. Tutaj. Może ją przenieśli gdzieś, nie? Może. No nic. Tu jakieś śmieci. No to popatrz, jakieś takie jakby nosze, jakby takie, nie wiem. Nie, to jest... na tym się śpi w wojsku. Tak. No właśnie, właśnie takie wojskowe, tego typu rzeczy. Słowa mi zabrakło, jak to się nazywa. No. Może potem znajdziemy, nie? To nie jest Kanadyjka? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale takie właśnie wojskowe, takie szpitalne, coś tak mi się kojarzy, takie... O, ja spałam kiedyś na czymś takim. Chyba Kanadyjka. Aha. Słowa mi zabrakło. Popatrzyli tutaj tych krzeseł, tego wszystkiego, no. Nawalone. Już to się zmieszczę. No.
Może jakiś bezdomny se tu kima, nie? Kosmetyki, Lancoma. Tak, to są takie lepsze? No, drogie. Jeszcze nawet nie wiedziałam. Tutaj popatrz. Czy masz walizkę? Masz walizki po drugiej stronie. Aha, no faktycznie. Jakiś film na VHS-ie jeszcze. Jakieś zdjęcia, popatrz, tutaj mamy. No takie. Za śmieci w ogóle słyszane. To są jakieś zaproszenia. Ktoś później mieszkał. Nie wiem, patrz, jakaś pocztówka. Z którego? 68? Tak? Nie, to nie jest. Nie, to jest. Nie wiem, ale jakiś taka. Nie wiem, popatrz. Ojciec pija, nie? Popatrz. Co to jest? Nie wiem, mi się kojarzy, jakby to ojciec pija był. Dyplomy. To jeszcze. Dyktando, popatrz. Nie wiadomo. Już takie jakby boje, nie? Coś takiego. Takie szkolne, ortografia, nawet jakiś dyplom. No. No to już. No, dyplom faktycznie. Szkoła podstawowa. Okej, kolejny pokój. Puste, jakieś szafki. No i łóżka. No. Boże, jakie przejście z takimi. No. Otworami. Czy jednym w zasadzie? Wyjście i wejście główne. Jeszcze popatrz. Tablica bezpieczników. Jeszcze jakiś. Czy tu jest napisane wychowawca? Gdzie? Na drzwiach. Aha. Może potem była szkoła, ale nie, no coś. No zresztą tam były książki jakieś. No tam, były. Tamta. Chyba, że nie było jakieś kolory czy inaczej. A, może tak, no. Byłaby szkoła, skoro są łóżka i tak dalej. No właśnie. Tak, może tutaj były wyłącznie kolonie. No, takie pierwsze dekolonijne. Ojej, tajemcze na to i co, toalety? Ujałeś, to nas nie o, popatrz, toalety zamknięte, co no. Ciekawe. Tutaj pewnie też toalety jakieś. Jakieś takie mniejsze pomieszczenie. Tu masz ubikacja, napis. Jest faktycznie zamalowany. No jest. Jest ubikacja. To rozwalona pewnie? No. Nie, nawet nie. Tutaj była taka spuczka. No. Ze sznureczkiem. No to. Tutaj też widzę. A gdzieś tu było to wejście oknem, co patrzyliśmy. Widzisz, tynk, wszystko schodzi. No, wszędzie walają się te krzesła, tu jakiś kubeł na śmieci. Jeszcze jakaś pościel, poduszki. No. Jakbyś zmęczyła się chodzeniem, to możesz sobie usiąść. Jakieś pokolenie.
Mhm. Środek. Jakieś cegły. Mhm. Piątka. Mhm. Mhm. Te leniwowce to bywają. No, piw popijam. Mhm. Mhm. No i co, przedostatni pokój? O, tutaj chyba się nie dostanie, nie ma klamki. Może tam była jedna taka wystająca, może by się... No, zobaczymy. No i jedynka. Mhm. Taki nieduży. No nieduży. Aż trochę dzieci pomniejszy, zobacz, że każdy pokój jest chyba zdezynfekowany tyle. No nawet pięć. Czy tu na zewnątrz jakiś stół? Jednego nie rozumiem. W takim razie, gdzie była jakaś stołówka? Gdzie były łazienki, gdzie mogli się kąpać? Tam były toalety, to może tam, gdzie to zamknięte było. Okej, ale gdzie była jakaś stołówka, to by było znieść. No nie, nie wiadomo. Jeszcze szukam, bo dziś była, o, ta była wystająca klamka, ale wyciągniesz to? Czekaj, wyciągniesz to, się wyciągnąć? Nie, bo została taka. Aha. Potrzebujesz... Tak, ty tylko... A jak otworzysz to z tamtej, Mani? Może jest? Zobacz. Aha, no to, no to nie otworzymy tego. No to co, całość zwiedzona. Jak widzicie, nie jest to zbyt duży ośrodek. Dokładnie. No ale jeszcze wyposażenie się zachowało. Dokładnie. Nie jest aż takie zniszczone. Tylko ciągle mnie zastanawia, gdzie oni jedli. Dokładnie. Nie ma nigdzie stołówki żadnej, no ani i... na trysku. Mhm. No i co, no na pewno to było dla dzieciaków. Nie? No tak, napis wychowawca. Mhm, tam na drzwiach. No i co? My widzimy się w kolejnym odcinku. Musimy jeszcze się tutaj przedrzeć. Będzie ciężko przez te chaszcze. Zobacz również inne nasze filmy, polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.